witam serdecznie. W piątek pozdrawiam Was. Mam nadzieję, że przed weekendem nastroje rewelacyjne po tym cyrkowym występie, ale cyrkowym tylko do momentu, jak wszedł na ring. Później to było przynudzanie, film, zanussi i tak dalej. Najgorsze, co tylko możliwe. O tym za chwilę, tym razem nieco inaczej, bo w piątek zwykle są zapowiedzi. Natomiast no teraz specjalnie nie ma co zapowiadać, z wyjątkiem jednej walki, na którą chcę zwrócić Waszą uwagę. To też to stosunkowo krótko, bo to obie gale, które są dzisiaj w Anglii, to są gale dla brytyjskiego przede wszystkim odbiorcy. No bo na pewno taką jest walka Dillon kontra Bellotti. Natomiast to jest main event, jakby ktoś nie wiedział. Ktoś nie wie, kto to jest Dillon, ktoś nie wie, kto to jest Bellotti, no to znaczy, że nie mieszka w Wielkiej Brytanii. Jakby mieszkał w Wielkiej Brytanii, interesowałby się tą kategorią wagową, to by wiedział, ale tylko i wyłącznie wtedy. Taka jest rzeczywistość. Natomiast muszę powiedzieć, że będę oglądał main event gali Queensberry, czyli Shiraz kontra Williams, ponieważ z tych wszystkich Brytyjczyków, których ostatnio widziałem, to Shiraz w wadze średniej 18-0, chyba 14 czy 15 KO, to jest zawodnik z przyszłością, bez dwóch zdań. Jego będę obserwował, walczyć z doświadczonym Williamsem, doświadczenie po stronie Williamsa, natomiast moim zdaniem to będzie KO po stronie Shiraza, bo tak jak mówię, z tych talentów, które widziałem, już nawet nie mówię o tym, o Whittakerze, bo jak chcesz coś zobaczyć, jak wygląda prawdziwy talent, to mógł wczoraj zobaczyć w Las Vegas, co robi Abdullah Mason, który jest 7 lat młodszy od Bena Whittakera. No ale ten Ben Whittaker, jak widzicie, mnie męczy, po prostu mnie męczy. Jeszcze 100 tysięcy widziałem na Instagramie, czy tam gdziekolwiek zdobył tym śmiesznym pokazem w walce z 41-letnim emerytem, kompletną puszką soku pomidorowego, jak powiedziałby Andrzej Kostyra. No, ale to wystarczy. W tych czasach żyjemy, że taki bullshit kompletnie wystarczy, żeby ci szaleńcy tam wrzucali te swoje lajki i oczywiście jak telewizja dobrze to jeszcze pokaże, to kogo to w tej chwili tak naprawdę interesuje, czy ten drugi ma jakieś pojęcie, czy nie. A ten dobrze wyglądał. Słuchajcie, jakbym miał dobrego montażystę z Hollywoodu, to ja bym zrobił siebie, że wyglądam dobrze. Wszystko można w tej chwili zrobić. Papka taka jest serwowana w tej chwili wszędzie. W kulturze, w polityce, w sporcie przeciętnemu odbiorcy jest nieprawdopodobne, ale jak powiedział mi jeden z ludzi, którzy, no, nie wymienię z jego nazwiska, natomiast gościu, który ma sporo do powiedzenia, jeśli chodzi o to, co się widzi w Ameryce, to mówi: Przemek, słuchaj, to jest krótka piłka, to jest walka o przeżycie. My wszyscy walczymy w tej chwili o przeżycie. Jakimkolwiek sposobem dostać tego widza, bierzemy to. Taka jest rzeczywistość. Tradycyjnie, ponieważ piątek, więc taki z ambony poleciałem króciutko, natomiast wracając do tego Shiraza z Williamsem, top 20, czołowa 20 rankingów, jeden i drugi, więc jeśli macie oglądać jedną z tych gal, albo jedną z tych walk, które są, nie sądzę, ponieważ wiem, co się dzieje obecnie w Polsce, rusza liga i tak dalej, jakieś cyrki też polskie własne macie tam, natomiast to tak, przede wszystkim ze względu na Shiraz. Jestem ciekaw, Williams oczywiście doświadczenie większe, ale też najlepsze lata dawno za sobą, trafia na rewelacyjnego technicznie pięściarza. Bym się zdziwił, jakby Shiraz wygrał w inny sposób niż przez KO. Także moje typy, moje polecenie na galę dla Was dzisiaj to Shiraz kontra Williams. Teraz miałem powiedzieć o tej zapowiedzi, a właściwie walkach, które mogą być, ponieważ no, Mike Coppinger napisał, że już jest wszystko załatwione. 20 kwietnia zobaczymy Devina Haney i Ryana Garcia. Wielka walka i tak dalej. Dwie uwagi do tego. Tak chyba naprawdę jeszcze wszystko nie jest tam podpisane jak trzeba. Czekamy na oficjalne ogłoszenie tej walki nie przez pięściarzy, chociaż Haney tego nie robi. Garcia oczywiście robił ostatnio zapowiedź, że walczy z Rolim Romero, z którym oczywiście nie walczy. Poczekamy na oficjalne oświadczenie. Natomiast dla mnie to jest big time mismatch. W ogóle fakt. To można spokojnie podciągnąć pod to, co powiedziałem Wam, że w tej chwili wszystko można nam wcisnąć, bo jak się coś sprzeda, to warto to wcisnąć. Sam fakt, że Ryan Garcia walczy z kimś, kto ma wszystkie pasy i nazywa się Devin Haney, to w ogóle jest chore, bo to nigdy nie powinno mieć miejsca. Natomiast wiemy, o co chodzi. Wiemy, o co chodzi. Chodzi o te
dziesiątki milionów ludzi, którzy obserwują Ryana Garcia, i zupełnie nikomu nie będzie przeszkadzał fakt, że przez pierwsze dwie rundy, czy może dwie i pół rundy, kiedy Tank Davis przyglądał się Garcia i później zrobił z niego przybory i obnażył wszystkie jego podstawowe błędy. Oprócz tej szybkości, którą rzeczywiście ma, oprócz tego lewego sierpowego, ale to musisz stać i czekać na ten lewy sierpowy, no to został obnażony przez Tanka. Biorąc pod uwagę, że technicznie biorąc, Devin Haney jest znacznie lepszy niż Tank Davis, to ja sobie tej walki po prostu nie wyobrażam. No to jest chyba najłatwiejsze pieniądze, jakie może zarobić, przepraszam, drugie najłatwiejsze, bo pierwsze to był Kambosos. Najłatwiejsze pieniądze, jakie może zarobić, bo to będą ciężkie pieniądze za to Devin Haney. Ale poczekamy, 20 kwietnia ma ta walka się odbyć, mismatch, absolutnie mismatch. Natomiast za chwilę będzie o tym, że to, co chce zrobić Teofimo, to dopiero byłby mismatch. Natomiast zanim o Teofimo, co się działo w Las Vegas, 19-letni Abdullah Mason. 19-letni Abdullah Mason, waga lekka, i powiem tylko tak, oglądajcie. Nie chodzi mi nawet o ten spektakularny knockout, który chyba najlepszy knockout w tym roku, jaki widziałem. Ta lewa poszła z taką szybkością, że po prostu gościu nawet nie widział tego ciosu. Mimo że to nie był jakiś taki, nie wiem, w zwarciu po wymianie, po prostu jedna petarda. Abdullah Mason to jest gościu. 19 lat, 12, 0, 10. Oczywiście, że nie walczył z żadnym tam killerem. Ten talent, który w tej chwili już widzimy, ten Abdullah Mason ma, byli tacy ludzie, którzy znają się na boksie. Też w Ameryce po, nie wiem, dwóch czy trzech walkach powiedzieli, że Abdullah Mason to jest przyszły mistrz świata, tylko pytanie kiedy. Ja z tymi mistrzami świata, to ja zawsze jestem, ci, którzy oglądają te vlogi, doskonale wiedzą, to jestem troszeczkę wstrzemięźliwy. K15, jak będziesz, to później zaczniemy mówić na temat tego, czy jesteś, czy możesz być mistrzem świata, czy możesz nie być. Natomiast jeśli chodzi o czysty talent, największy talent, jaki był w tym przedziale wiekowym od wielu, wielu lat, od czasu właśnie Devina Haney, od czasu Tanka Davisa, od czasu Shakura Stevensona. To można chyba w tym momencie powiedzieć. Miazga, rewelacyjny timing, wszystko, co trzeba mieć, mając 19 lat. No bo weźmy to pod uwagę, że to jest 19-letni chłopak. Druga walka, którą chcę omówić, ten co-main event, był praktycznie, jak ktoś oglądał moją zapowiedź, to mógł sobie odpuścić walkę Keishona Davisa z Pedrazą, dlatego że wszystko, co trzeba było na temat tej walki powiedzieć, to ja powiedziałem w zapowiedzi, tylko i wyłącznie z nazwy walka zasługująca na to, żeby wiele o niej mówić, ponieważ fakt, że występuje Pedraza, prawda, był dwukrotnym mistrzem, przepraszam, był mistrzem świata w dwóch kategoriach wagowych, natomiast walczy w kategorii, w której nie walczył od 4 lat. Robił wagę, jak widać, strasznie, zresztą komentatorzy ESPN-u nawet zwrócili na to uwagę, że musiał ciąć tą wagę straszliwie, 10 lat starszy od Keishona Davisa, ponieważ nogi to miał takie słabe, że ledwo się ruszał. Po dwóch rundach to było wiadomo, że to będzie game over, i to był, tak jak powiedziałem w zapowiedzi, świetny matchmaking, natomiast sorry dla kibiców. To było robienie kibiców w balona. Bardzo często ostatnio widzimy robienie kibiców w balona, bo ta walka mogła się skończyć tylko w ten sposób, co się skończyła, a mianowicie knockoutem w wykonaniu Keishona Davisa. Podrzucę tutaj parę statystyk. 139-46 liczba trafionych ciosów po stronie Keishona Davisa. 35-7 jabs na korzyść oczywiście Keishona Davisa, no i 104-39 power punches, 54% power punches to chodziło. To był stacjonarny obiekt pod nazwą Pedraza, były champion, który w tej chwili sprzedaje po prostu to, co kiedyś zrobił na ringu. Smutna to sprawa. No ale dzisiaj jak czytam, że to są wielkie zwycięstwa i w ogóle super wielkie zwycięstwo Keishona Davisa, no tak jak powiedziałem w tym przemówieniu z Ambony, liczba rzeczy, które są nam wciskane z każdej strony, które są kompletnymi bullshitami, jest niesamowita, natomiast gorsza rzecz dla mnie zawsze jest, że zdecydowana większość to łyka. No i przechodzimy do Lopez kontra Ortiz, gdzie na światowym poziomie
naprawdę na światowym poziomie stała tylko jedna rzecz, a mianowicie wejście do ringu. Wejście do ringu rzeczywiście zrobione, gościu połykał noże. Nie wiem, jakby ten nóż może połknął, może by połknął Teofimo, to walczyłby lepiej. Wystąpił jako ten ringmaster, ten master, ten mistrz ceremonii cyrkowej, wielki kapelusz. Znana sprawa w Stanach, zresztą nie tylko w Stanach, wszystko to super wyglądało, uśmiechy, bajery. To rzeczywiście było kino najwyższej światowej jakości, jeśli chodzi o wychodzenie na ring. Jedno z lepszych, jakie widziałem, top ten, na pewno, w ogóle, w całości. To wszystko było. Niestety problem polegał na tym, że na tym wyjściu do ringu skończyły się emocje w tej walce. Ponieważ to była jedna z najnudniejszych walk, jakie widziałem w ostatnim roku spokojnie. A biorąc pod uwagę, co się mówiło o Teofimo Lopezie, showman, co ja między innymi oczywiście mówiłem, showman nigdy nie jest nudno, to od tej pory nigdy w życiu już czegoś takiego nie powiem, bo to było potwornie nudne, w którym jeden człowiek usiłował coś zrobić, ale tak nie do końca wiedział, co chce zrobić, kompletnie bez planu. Drugi zdał sobie sprawę, że jak walczysz z odwrotnej pozycji, to Teofimo Lopez jest kompletnie wygłupiony i nie wie zupełnie, co jest grane, bo tak walczył Jermaine Ortiz, który zdecydował, że z tej odwróconej pozycji będę go po prostu od czasu do czasu będę go czymś kłuł i zobaczymy, co on wymyśli. Nic nie wymyślił. Kompletnie, zupełnie nic nie wymyślił. To była z obu stron walka nie do oglądania, ponieważ Teofimo Lopez jako obrońca tytułu WBO to jest ten, od którego wymagam, żeby bronić tytułu mistrzowskiego, coś pokazuje. Natomiast on nie pokazał zupełnie nic, ale to zupełnie nic. Oczywiście, że Jermaine Ortiz doszedł do wniosku, że będzie walczył tylko i wyłącznie na tak zwanej wstecznej nodze. Będzie walczył tylko i wyłącznie na zasadzie lekki ciosek, doskakuje i odskakuje, a ty się martw co dalej. Natomiast niczego nie potrafił zrobić Lopez. Nie potrafił zamknąć ringu, nie potrafił zadać kombinacji uderzeń. Nie potrafił zrobić nic. Nie potrafił zrobić nic i wyglądało to potwornie nudne. Od 8 rundy to tam ta sala, w której było ponad 6 tysięcy ludzi, to buczała tak, że później już sam nawet Lopez zwrócił na to uwagę. Już po walce, oczywiście krytyczny sposób, możecie sobie buczyć. No dobra, ci goście płacą twoje pieniądze. Może nie oni, ale oglądalność telewizyjna płaci. Zobaczymy, jak długo ESPN będzie chciał płacić te pieniądze, które chce Lopez. Natomiast przede wszystkim tak, walkę wygrał Ortiz. 7-5 w rundach. W ogóle trudno, ta walka była do punktowania, natomiast tym, który rozdawał karty na zasadzie walczysz na moich zasadach, to był Jermaine Ortiz, to nie był Lopez. Lopez tylko reagował na to, co robił Ortiz. Niby próbował iść do przodu, ale ci, którzy dadzą argumentację, bo to już czytałem, że on szedł do przodu, narzucał mu styl walki. Niczego mu nie narzucał, szedł do przodu, nic z tego kompletnie nie wynikało. 7-5 w rundach, spokojnie. Sędziowie widzieli to oczywiście inaczej. Sędzia, który dał 117, 111, no niestety na galach to pranku zbyt często to się zdarza, bo ci ludzie, na których oczywiście to prank również będzie później narzekał i to w tej chwili robi, to oni narzekają na nich, po czym obsadzają ich na swoich galach. Inaczej, źle powiedziałem, bo to teoretycznie to obsadza komisja stanowa, czyli walka w Nevadzie, komisja stanowa obsadza tą walkę na to. Top Rank nie ma żadnego wpływu, a tak naprawdę ma. Tak naprawdę każdy z promotorów tych A-side, czyli tej głównej strony, ma wpływ na to, kto jest sędzią. Jakiś tam może zasugerować, może mu się nie podobać i tak dalej. Natomiast 117, 111 to był absolutny joke, natomiast ja nie winię Ortiza, dlatego że co, ma się bić w ten sposób, który pasuje Teofimo Lopezowi. A dlaczego? Dlaczego ma się bić? Zrobił to samo, co zrobił Sandor Martin, ten Hiszpan, który tak naprawdę wygrał walkę z Lopezem. Wszyscy wiemy, to było dokładnie to samo. Teraz też Ortiz, walcząc w bardzo podobny sposób, zachowawczy, ale kontrolujący, co się dzieje na ringu, zawalczył, no i Lopez niczego nie potrafił wymyśleć. On jest dobry na gości, którzy chcą się z nim bić. Jak się nie chce z nim bić, to już każdy wie, co można z nim zrobić. Tank Davis skwitował jego występ jednym słowem food, czyli jedzenie, w slangu do wciągnięcia i wyrzucenia. Łatwy gość. Natomiast podczas całej tej... A nie, przepraszam, źle powiedziałem. A powiedziałem, że najciekawszą rzeczą w sensie takim
że można się z tego było pośmiać, albo popatrzeć, albo posłuchać i mówić, o, i zainteresować się tym. To nie tylko było wyjście na ring Teofimo Lopeza, ale również to powiedział na konferencji, co powiedział w wywiadzie po walce. Słuchajcie, no jeśli nie oglądaliście, pewnie nie oglądaliście, nie wiem, w którym momencie Kanał Plus skończył to. Tam było wszystko, tam były piramidy, tam była human race, tam było wszystko. Przypominało mi to AJ'a zupełnie, tą wypowiedź, bo pamiętacie, że taki, nie wiem, 7-minutowy monolog łamany przez bełkot. Zupełnie bez sensu. Natomiast fakt, że do końca nie był pewny, czy wygrał, było widać, że się popłakał się, moim zdaniem był zaskoczony, że wygrał. Moim zdaniem Teofimo Lopez był zaskoczony, że wygrał, widzicie teraz te fotki, popłakał się, rzucił się na szyję prezydentowi WBA, po czym rozbawił mnie absolutnie do łez, dziękuję, ponieważ wyzwał na ring Terence'a Crawforda. Słuchajcie, Lopeza szanse wygrania, przede wszystkim tak, niech zapomnie o tej walce, ty proszę bardzo, co napisał na ten temat Bat, mówi, ty facet, nie zajmuj się mną, na razie przegrałeś, zajmuj się tymi, z którymi walczysz, o mnie to w ogóle nawet nie mów. Bo rzeczywiście, o czym to w ogóle mówić? Terence Crawford, słowo honor, ja bym tę walkę chciał zobaczyć, ponieważ to byłaby, nie wiem, to, ja nawet sobie nie potrafię wyobrazić, jaka to byłaby rzeźnia, natomiast byłaby to rzeźnia niesamowita. Terence Crawford, wyzywany po tym, co widzieliśmy, czyli tej kompletnej niemocy zrobienia czegokolwiek z pięściarzem leworęcznym przez Teofimo Lopeza, wyzywającego Crawforda, że teraz czas na ciebie, bierzesz, zrobimy catchweight, dawaj, tutaj walczymy. Ja nie wiem, czy, ja myślę, że Teofimo jest rzeczywiście odłączony od rzeczywistości. On nie jest odłączony od rzeczywistości. Kto by chciał zobaczyć taką walkę? Chyba, że ktoś by chciał być takim jak ja. Co ja powiedziałem, że ja bym chciał zobaczyć tę walkę, ponieważ to byłoby, ja nie wiem, co by ze sobą zrobił. Jeżeli po takiej walce, nie wiem, co by ze sobą zrobił Teofimo Lopez. Bo jeśli po takiej walce, jak teraz miał z tym Jemenem Ortizem, który oprócz pojedynku z Łomaczynką zupełnie człowiekiem jest nieznanym szerszej widowni, płacze, to ja nie wiem, co on by zrobił po tym, jak zostałby ośmieszony, bo tak by dokładnie było przez Terence'a Crawforda. Ja sobie tego nie wyobrażam, bo to on by chyba płakał, nie wiem co by zrobił. Trzeba by chyba go gdzieś zamknąć, gdzieś tam i pilnować go nad, żeby sobie czegoś nie zrobił, bo to po prostu było niesamowite i pokazujące po raz kolejny, żeby nie przedłużać tematu tego Lopeza, bo to już chyba nawet za długo o nim mówię. Po raz kolejny dowiedzieliśmy się jedno o Teofimo Lopezie. Teofimo Lopez jest odłączony od rzeczywistości. Odłączony od rzeczywistości, gdzie walczy, odłączony od rzeczywistości, jak walczy. No ponieważ powiedział podczas tego samego wywiadu, powiedział, że zapytany, jaką sobie daje ocenę, powiedział 10 na 10. Wszystko zrobiłem, co chciałem. Ok, jeśli to jest wszystko, co chciałeś zrobić i wszystko, co chciałeś pokazać, to zmień dyscyplinę. No niestety mamy to, że mamy po prostu genialne występy. Genialne to może za dużo powiedziane, ale bardzo dobre występy. I mamy też takie, które się po prostu nie nadają do niczego. Ja osobiście wolę pięściarzy, którzy za każdym razem dają coś super, jeśli nazywamy ich super. A jest w dziesiątce, a właściwie nie wiem, czy ciągle będzie, magazynu Ring Teofimo Lopez, więc poczekam na spokojnie, czy w dalszym ciągu po tym tak zwanym zwycięstwie, a naprawdę przegrany, w dalszym ciągu Teofimo Lopez będzie w dziesiątce ringu najlepszych pięściarzy bez podziału na kategorie wagowe. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymaneczko, miłego weekendu.